Dzień dobry. Wiele razy dostawałem pytania od moich klientów i od ludzi zainteresowanych, co to jest standard LMHC. Chciałem w tym filmie wyjaśnić to na przykładzie dwóch kamieni, dwóch kryształów korundu. Standard LMHC został przyjęty przez największe laboratoria na świecie, takie jak GIA, SEF i inne. I mówi on o tym, jak powinien wyglądać zunifikowany raport laboratoryjny dotyczący kamieni i biżuterii. Wszystkie te informacje zostały zebrane w zeszytach, które są dostępne na stronie LMHC. I co taki raport powinien zawierać? Nazwę laboratorium, informacje kontaktowe, numer raportu i datę sporządzenia, także dokładny opis przedmiotu, informacje takie jak rodzaj oprawy, ilość kamieni, barwa, masa, kształt, rodzaj szlifu, wymiary, a także rodzaj kamienia, grupa i rodzaj oraz odmiana, na przykład naturalny korund, rubin. I oczywiście komentarze dotyczące metod poprawiania, czyli na przykład wygrzewany, wypełniany szkłem oraz informacje dotyczące stabilności kamienia, czyli w uwagach można zawrzeć taką notkę, że kamień w czasie czyszczenia lub napraw jubilerskich może ulec zniszczeniu. Oczywiście też w takim raporcie laboratoryjnym powinno być też napisane, że zastosowano ten standard. Jako przykład posłużą nam dwa kryształy korundu. Obydwa o zbliżonej jakości. Jeden z nich jest poprawiany, drugi jest niepoprawiany. Obydwa kamienie zostały wstępnie poddane badaniom spektrometrycznym. Wynikiem wykonania spektrometrii Ramanowskiej dla obydwu kamieni jest krzywa charakterystyczna dla kryształów korundu. Następnie wykonano krzywę metodą spektrometrii FTIR, czyli w podczerwieni. Spektrometria podczerwieni wskazuje, że jeden z kamieni był poprawiany, drugi kamień jest niepoprawiany. Dla jednego z kamieni wykonano jeszcze spektrometrię w świetle widzialnym, żeby stwierdzić, jakie pierwiastki odpowiadają za barwa kamieni. Jeden z nich jest pomarańczowo-różowy, drugi fioletowo-różowy. Kamień pomarańczowo-różowy nie może być nazywany paparadżą w tym przypadku, dlatego że żeby barwa kamienia mogła być nazwana paparadża, kamień musi być niepoprawiany. Ten kamień jest poprawiany jedną z metod poprawiania termicznego. W związku z tym nazywamy go po prostu pomarańczowo-różowy. Po badaniach dla kamieni przygotowano raporty laboratoryjne zgodnie ze standardem, tym, o którym mówiłem wcześniej. Oznaczenie poprawiania korundu według standardu LMHC jest opisane w zeszycie pierwszym. Korund może być niepoprawiany, tak jak w przypadku jednego z kryształów. Wtedy oznaczamy go jako NTE, czyli No Indication of Heating. Jeżeli będzie poprawiany przez wygrzewanie, wyłącznie przez wygrzewanie, wtedy oznaczamy go TE, czyli Indication of Heating No Residue, czyli bez substancji znajdujących się w szczelinach. I jeżeli w szczelinach znajdują się jakieś substancje, a dokładniej boraks, dlatego że mówimy tutaj o poprawianiu rozpuszczalnikowym, czyli takim, gdzie kryształ jest wygrzewany razem z boraksem oraz z tlenkiem glinu i tlenek glinu rozpuszcza się w boraksie, boraks jest rozpuszczalnikiem, wnika boraks, mieszanina boraksu, czy roztwór boraksu i tlenku glinu wnika do wnętrza szczelin i rekrystalizuje te szczeliny. Trójtlenek glinu zlewa się tak jakby z kryształem, tworzy nowy kryształ w obrębie szczeliny, ale pozostaje tam również boraks. Boraks będzie tworzył szkliwo, które może dewitryfikować
i ślady tej dewitryfikacji będą widoczne w czasie oględzin pod mikroskopem. Jeżeli takich szczelin, wypełnionych szczelin w kryształe jest niewiele, oznaczamy je oznaczeniem TE1 lub TE2. Wtedy nie wpływa to na cenę końcową kamienia. Jeżeli jest ich średnia ilość, oznaczamy je symbolami TE3 i TE4. Jeżeli jest ich bardzo dużo, oznaczamy je symbolem TE5. Taka ilość, i średnia, i duża ilość, obniża wartość kryształu od 30 do 50%. Jeżeli duże ubytki w kryształe są wypełnione boraksem, to dodatkowo oznaczamy to oznaczeniami C1, C2, C3 i to oznacza, że szczeliny są wypełniane boraksem. Łatwo to odróżnić, dlatego że w czasie oględzin w świetle odbitym widać różną jakość powierzchni. Te wypełnienia są matowe. Standaryzacja na rynku kamieni szlachetnych i wyrobów jubilerskich sprawia, że ten rynek, handel staje się coraz bardziej przejrzysty dla konsumentów. Konsumenci nie muszą się zastanawiać nad tym, co jest w certyfikatach, w czyim certyfikacie, jakie informacje znajdą, jakich tam nie będzie i dlaczego tak jest, tylko odwołują się do konkretnego standardu, mogą przeczytać w internecie założenia tego standardu i przeczytać certyfikat, zrozumieć, co w nim jest zawarte i jakiej jakości jest ten kamień. Pozwala to łatwiej porównywać ze sobą kamienie. Należy pamiętać, że na rynku jest bardzo dużo dokumentów dostarczanych przez sprzedawców, które nie odpowiadają jakimkolwiek standardom, ani standardom CIPGO, ani standardom GIA, ani standardowi LMHC. A często w tych certyfikatach są umieszczane informacje, które mogą sugerować, że to jest certyfikat zrobiony według skali GIA albo według jakiejś innej skali, do której konsumenci na rynku są przyzwyczajeni. Przykładem mogą być certyfikaty wystawiane bez podpisu, bez pieczątki, certyfikaty wypełniane ręcznie, co też jest niedopuszczalne przez żaden z obowiązujących standardów. Certyfikaty, w których nie jest napisane, że kamień jest poprawiany albo w jaki sposób jest poprawiany. To są rzeczy, które dyskwalifikują takie dokumenty i takich kamieni nie należy kupić.